Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Podlaskie szpitale mają około 190 łóżek na oddziałach neurologicznych i pododdziałach udarowych w najbliższych latach. Powinno ich przybyć ponad połowę, żeby pacjenci byli bezpieczni. Co NFZ robi w tej sprawie? Podlaski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ten, program, ten problem dostrzega nie od dzisiaj. Proszę zauważyć, że. Jeszcze z końcem 2018 roku łóżek neurologicznych na terenie województwa podlaskiego było 259, teraz mamy 191. Także jest to spadek dość znaczny, który miał miejsce w ciągu 2019, 2019 roku i jest to trend bardzo niekorzystny. Priorytety nasze wojewódzkie, jeśli chodzi o politykę zdrowotną, mówią, że w perspektywie do roku 2031 liczba hospitalizacji neurologicznych i też liczba pacjentów, których dotyczą udary, wzrośnie o co najmniej 20%. E, już na początku 2019 roku obliczono, e, że do stanu 259 łóżek e, w perspektywie 10 lat e, musi dojść e, ich od 100 e, do nawet 200. E, tym bardziej niekorzystna jest ta tendencja, która zarysowała się u nas w województwie, mianowicie związana z. Likwidacją łóżek szpitalnych. Czy i w związku z remontem w Szpitalu Wojewódzkim, tam też kilkadziesiąt łóżek zostało zlikwidowanych? Połowa. Przyczyn jest, przyczyny są różne. One wszystkie oczywiście leżą po stronie szpitali, po stronie naszych świadczeniodawców. Jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, nasz Podlaski Oddział Wojewódzki, nigdy nie było problemu, jeśli chodzi o finansowanie oddziału. Pododdziałów neurologii i pododdziałów udarowych. Czyli Szpital... to jest kwestia kłopotów kadrowych, a nie kwestia braku pieniędzy ze strony NFZ na finansowanie tego rodzaju świadczeń? Absolutnie nie jest to kwestia braku finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyczyna podnoszona przez osoby zarządzające, przez dyrektorów szpitali, to najczęściej po prostu braki kadrowe, braki personelu medycznego, które powodują w konsekwencji konieczność ograniczania łóżek szpitalnych. Nie ma to związku z finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Proszę też pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, nie, na, nie konkretną liczbę łóżek szpitalnych, i te finansowania. Od kilku lat co najmniej jest stabilne i gwarantuje taką dostępność wszystkim pacjentom i opiekę zdrowotną, by każdy, kto tego potrzebuje, miał ją na właściwym poziomie. Natomiast, z uwagi na to, że widzimy ten trend do zmniejszania liczby, liczby łóżek, cały zeszły rok nie. Od poniedziałku, nie od wczoraj, nie od piątku, ale cały zeszły rok i jeszcze wcześniej prowadzimy rozmowy i czynimy starania o to, by liczba tych urzek nie malała, a wręcz przeciwnie by rosła. A z kim prowadzicie te rozmowy, żeby poprawić sytuację w podlaskiej neurologii? Dla Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwagi na kompetencje, jakie ma NFZ, główni partnerzy to dyrektorzy szpitali, to organy założycielskie, to samorządy funkcjonujące na terenie województwa. Podlaskiego. Natomiast z naszej strony też, i chciałbym to podkreślić, powtarzające się cykliczne rozmowy, same w sobie, często nic nie wnoszące, to szczerze mówiąc, nie są tak potrzebne jak konkretne wyliczenia finansowe. Analizy, konkretne propozycje, z którymi zwracamy się do naszych e, świadczeniodawców, i to może i to daje konkretny efekt. Ym... A prowadziliście rozmowę na przykład e, z samorządami siemiaty, czy bielska podlaskiego, czy z dyrektorami tamtejszych szpitali, e, ponieważ mieszkańcy z południa, Pols, e, z południa województwa podlaskiego mają bliżej na oddział neurologiczny na Mazowsze do Siedlec niż do Białego Stoku. Placówki z południa województwa podlaskiego wiedzą że w pierwszym momencie gdy tylko zostanie zorganizowany zarejestrowany utworzony oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym podlaski oddział wojewódzki NFZ zakontraktuje te świadczenia bardzo czekamy na to by taki oddział powstał w Bielsku Podlaskim wiemy że czynione są starania przez dyrektora szpitala też Szpital w Bielsku i Włodarze odpowiedzialni za funkcjonowanie tego szpitala mają z naszej strony gwarancję finansowania, jeśli taki oddział powstanie. To samo dotyczy też innych rejonów naszego, naszego województwa, aczkolwiek tutaj chyba trzeba w tym miejscu powiedzieć, że Dwa, co najmniej dwa takie główne filary widzimy, żeby tą sytuację poprawić. Z jednej strony jest to tworzenie nowych oddziałów neurologicznych z pododdziałami udarowymi, i z tego, co, co wiemy, bo. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami placówek i jest to możliwe w, oprócz Bielska Podlaskiego w co, najmniej, w co najmniej dwóch miejscach. A szpitalom Nasze... będzie się opłacać, prowadzić takie oddziały? Y Kwestia opłacalności, jeśli chodzi o publiczny system ochrony zdrowia, nie jest, można powiedzieć, warunkiem samym w sobie nie jest to sine qua non. Natomiast może użyłbym lepszego słowa nie tyle opłacalność, ile finansowanie gwarantujące funkcjonowanie i realizowanie świadczeń na takim poziomie, by wypełniać potrzeby zdrowotne. Ostatnie pytanie, czy ma pan jakieś sygnały, by w tym roku szykowała się likwidacja, jeszcze jakiś łóżek na oddziałach neurologicznych w Podlaskim? Nie mamy takich sygnałów, natomiast szybko A gdyby do... były? To jakie będzie stanowisko? Podlaski NFZ? Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze negatywnie opiniował wszelkie zmniejszanie liczby łóżek, jeśli chodzi o neurologię, zwłaszcza z pododdziałami udarowymi. Natomiast jeszcze szybko odpowiem i dokończę swoją poprzednią myśl. Ten drugi niezbędny filar, do którego jako Podlaski NFZ będziemy zmierzać we współpracy głównie z samorządem województwa, no to odtworzenie łóżek. Neurologicznych w szpitalach wojewódzkich, a potem będę oczekiwał również współpracy i pozytywnego zaopiniowania i opiniowania przez panią konsultant wojewódzką do spraw neurologii tych możliwości, które pojawią się w innych szpitalach, a my będziemy robić swoje i mam nadzieję, że do końca roku zakontraktujemy. Dodatkowe łóżka neurologiczne z pododdziałami udarowymi, także tak, by tych świadczeń można było udzielać więcej i zabezpieczyć w ten sposób potrzeby pacjentów z Podlasia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.